malowania pastelami olejnymi portretu. Portret tej pani wysłałem na naszą stronę na Facebooku. Możecie go tam znaleźć, jeżeli będzie Wam pomocny w malowaniu. Zapraszam serdecznie. Przygotujcie pastele olejne. Przyda się zapewne również troszkę oleju i pędzelek. Będziemy stosować dzisiaj także trochę roztarć. Właśnie pędzlem i olejem. Ja tu jeszcze małe korekty wprowadzę, żebyście widzieli to, co ważne. Otóż to zapraszam. Będziemy już zaczynać za chwilkę. Witam Was z Krakowa. U mnie dzisiaj papier brązowy, papier makulaturowy brązowy o troszkę większej gramaturze, myślę, że około 120 gram. Pastele, głównie pętel. Dzień dobry wszystkim. Zaczynajmy zatem. Zaczniemy sobie od szkicu jakimś jasnym odcieniem różu lub ugru lub szarości. Może nawet szarość będzie tutaj dobra. A nie, za ciemna, nie widać. Troszeczkę dodamy przestrzeni temu portretowi. Troszkę inaczej go skadrujemy, także zostawcie trochę więcej miejsca na papierze. Myślę, że profil twarzy możecie ustawić w odległości około 5 cm od krawędzi kartki. On będzie lekko skośny. O, coś takiego. Polecam Wam metodę okręgu i dodanej później elipsy. Z bardziej prostym przodem. Poczekam jeszcze, bo wiem, że niektórzy dołączają do transmisji, więc zatrzymam się na chwilkę na tym etapie szkicu wstępnego do naszego portretu. Dzień dobry wszystkim. Olej może być kujawski, najlepszy, albo oliwa z oliwek. A jeżeli nikt nie ma oleju kujawskiego, oliwy z oliwek, ani oleju lnianego, no to trudno, to jeszcze może być terpentyna ewentualnie, ona też rozpuszcza. Może być WD-40, też rozpuszcza dobrze pastele olejne. Albo jakiśkolwiek olejek, oliwka, cokolwiek tłustego. No masłem odradzam, bo będzie później brzydko pachniało. Ale każdy rodzaj oleju do pasteli olejnych się nada. A ja na przykład używam oleju makowego. On ma tę zaletę, że nie żółknie tak jak olej lniany. Proszę bardzo, tak wygląda. Dobrze, idźmy zatem dalej. Widzę, że już wszyscy są. O, jeszcze Ewelina prosi, żebyśmy zaczekali. Czekamy. Chwilkę czekamy. Ja czekam na wszystkich, którzy dołączają do transmisji. Tak jak wspomniałem, na początek okrąg. Zostawimy sobie trochę więcej niż jest na zdjęciu, żeby nie było tutaj aż tak ciasno. Zatem dzisiaj też takie podstawy
rysowania portretu. Okrąg, tu dodamy zaraz wystającą grzywkę. I ucho. Dobrze sobie zmierzyć palcami albo ołówkiem. 1, 2, 3. Dokładnie w 1 trzeciej szerokości będzie ucho. Czyli 1, 2, 3. Dzielimy sobie na 3 części. I tutaj będziemy mieli ucho. A na wysokość to nawet troszkę niżej mam wrażenie, więc od razu je przesunę trochę niżej. Tak samo możemy zrobić z nosem. 1, 2, 3. Znowuż 1 trzecia od dołu do końca włosów. No, czyli tu, gdzie zacząłem go szukać. Można też odnieść sobie poziom nosa do ucha. Na przykład pędzelkiem sprawdzić w pionie albo w poziomie. To już jak kto woli. Jak w poziomie mierzymy, to on jest troszeczkę ponad połową ucha. Czyli wszystkie pomiary wskazują, że w tym miejscu. Usta z kolei właściwie na końcu ucha, na końcu poziomu ucha. Zawsze zaczynam właśnie od tych fragmentów. Tu będzie jeszcze oczywiście nieco otwarte będą usta, nieco rozchylone. No i zaraz będziemy dodawać światła. Nos. Tak jak ustaliliśmy, to będzie poziom grzywki, poziom włosów, krawędź ich właściwie. Popatrzcie na twarz w sposób bardzo abstrakcyjny. Zrobię zbliżenie, żeby dokładniej było widać te proporcje. Nie myślcie o tym, że to jest nos, usta i tak dalej. Potraktujcie ją bardzo abstrakcyjnie i obserwujcie w sposób abstrakcyjny. To naprawdę pomaga. Jeżeli skupimy się na przestrzeniach, na przykład pomiędzy, ja wezmę od razu ciemną kredkę, żeby okulary się odróżniały. Skupimy się na przestrzeniach między krawędzią okularów a krawędzią włosów. Dodamy sobie na przykład tę linię cienia padającego z okularów. Popatrzymy na poziom okularów i nosa, jak one względem siebie wypadają. Na ten mały trójkącik czoła, który tutaj powstaje. Ja specjalnie dla Was teraz zaznaczam właśnie te kształty, nawet podkreślam je trochę bardziej. Tak pani na razie dziwnie wygląda, bo jej rozjaśniłem górną wargę. Żeby wyglądała lepiej, to zacznę już rozjaśniać. To jest taki podkład na razie. Na niego będziemy zaraz dodawać kolor. Na razie światło. Zacznę już rozjaśniać resztę. No i na przykład dodam tę plamkę tu, między okularami a ich cieniem. Spróbujmy dzisiaj twarz rysować właśnie w taki abstrakcyjny sposób, zwracając uwagę na kształty pomiędzy, na przestrzenie wypełniające. Tak geometrycznie popatrzmy na twarz. Zobaczcie, na przykład teraz od podstawy okularów odchodzi w dół taka linia rozszerzająca się u końca w kształt takiej łezki. No i to jest cień pod policzkiem. Dochodzi do ust.
U mnie dzisiaj moja ulubiona zielona herbata z trawą cytrynową i owocami. Smacznego i na zdrowie. Taka herbata przypomina mi o lecie. Smakuje dosłownie latem. A bardzo proszę pani Kasiu, portret dzisiaj. No to idźmy dalej w tym naszym takim abstrakcyjnym patrzeniu na portret. Geometrycznym trochę patrzeniu na portret. Dodajmy sobie krawędź ust do naszego portretu. Ja już widzę, szacując tutaj te wielkości, że troszeczkę muszę to skorygować. Przepraszam bardzo, troszeczkę muszę to skorygować. To znaczy minimalnie wydłużę górną część nad ustami i dopiero zacznę górną wargę. A można już ją kolorem zaznaczyć, pani się ucieszy. Zdjęcie tej pani wysłałem na Facebooka, na naszą główną stronę. Tam możecie je znaleźć, gdybyście chcieli dokładniej podglądnąć jakieś fragmenty. Teraz ciemna plamka pod nosem, taki kształt wrzeciona tak naprawdę. I od razu ta jasna część. No i dochodzimy tą jasną częścią do krawędzi okularów. Troszeczkę zgarbiony nos, leciutko. Taki wypukły, lekko orli, bardzo lekko. Możemy dodać troszkę koloru już teraz na ten fragment, który namalowaliśmy właśnie. Proponuję przygotować ugier, róż. Będziemy szukać już za chwileczkę kolorów twarzy. Różnych odcieni skóry. Może tak, wstępnie jeszcze leciutka taka podmalówka jasnym tonem na policzku. On będzie prześwitywał ładnie spod spodu. Spokojnie, jak ktoś nie zdążył, to sobie z powtórki oglądnie. Ja trochę rozcieram na tym etapie, żeby zmiękczyć ten podkład i zacznę teraz bawić się kolorami. Na policzku i na nosie trochę więcej różu. Taki cielisty kolor w pętelach, bardzo wdzięczny, występuje. Ja go użyję teraz jako takiej bazy poniżej, na policzku i nad ustami. Podkreślę jeszcze cień i pod ustami. Również ta baza. Zawsze możecie szukać właśnie takiego bazowego koloru, a później go dopiero przełamywać innymi odcieniami. I to nie musi być od razu idealnie trafiona baza, to może być zbliżony kolor na początku. Widać taki fragmencik, mały trójkącik oka, tutaj, tuż
O, właśnie, tuż przy krawędzi okularów. I kawałeczek górnej powieki. Taki jasny paseczek. O, cieszę się, Jolu, że temat dla ciebie. Okulary dzisiaj też poćwiczymy. Słuchajcie, na dolnej wardze proponuję taki podkład z bieli, żeby nam ta biel prześwitywała przez czerwień i dopiero teraz lekko, nie za mocno, bo tam sporo połysku na tej dolnej wardze jest, trochę czerwieni. Te usta to będzie tak naprawdę najtrudniejszy fragment w tym portrecie. Usta zawsze są najtrudniejszym fragmentem w portrecie, a jeszcze w dodatku, jak widać trochę zęby, to jest trudny orzech do zgryzienia. Ja proponuję Wam te zęby najdelikatniej, jak tylko można zaznaczyć. Nie przesadzajcie z wyrazistością zębów w portrecie, bo to się później zawsze źle kończy i źle wyglądają takie zbyt wyszczerzone i zbyt widoczne zęby. Zatem delikatniutko. Tylko sugerujemy, że tam są zęby. I to nie bielą, nawet nie bielą, tylko jasnym ugrem. Może troszeczkę tylko, nawet jasnej szarości, o właśnie. Jasnej szarości, nawet nie bieli. Myślę, że tyle, ile jest u mnie i pewnie niespecjalnie więcej. Ja jeszcze troszeczkę dolną wargę dopracuję. To znaczy poszerzę ją, zrobię bardziej wydatną, o, w ten sposób. I znowu troszkę światła w kąciku ust tuż pod dolną wargą i nad górną wargą, bo to są jedne z najjaśniejszych miejsc. No, jeszcze takie refleksy na nosie też bardzo jasną kredką można dodać. Dobrze, i chwileczkę pauzy, żebyście nadgonili. Ja jeszcze skoryguję w międzyczasie górną wargę. Dodam cień pod nosem, żeby on optycznie ją troszkę skrócił, bo jest w tej chwili minimalnie za długa. Troszeczkę obniżę okulary, żeby zachować podobne proporcje, jak są na zdjęciu. I taki cień bardzo charakterystyczny na górnej wardze do jej końca możecie dodać. Obserwujcie te formy jako figury geometryczne, abstrakcyjne. W kształcie to bardzo pomaga. Z ustami zawsze jest najwięcej roboty. To jest najbardziej wymagający fragment portretu. No, oczy jeszcze, ale usta z reguły nastręczają najwięcej trudności. Chyba że tylko ja tak mam, ale z tego co wiem, nie tylko ja. Nie jest to tylko moja opinia, ale słyszałem to także od innych artystów. Słuchajcie, mamy bardzo wdzięczną karnację skóry i bardzo wdzięczne odcienie skóry, połyski skóry, dlatego wybrałem to zdjęcie. Tutaj naprawdę aż prosi się szukać pastelami olejnymi tych wszystkich cielistych niuansów. I teraz, żeby było jasne, o jakich niuansach mówię. Ugry, na przykład ugier, który teraz wprowadzam, czyli fragmenty zdecydowanie bardziej takie żółto-gliniaste na skórze. Róże.
Mam już tutaj różnych różów. Pokażę Wam, jak tak naprawdę rozbić na wiele odcieni taką twarz. Dzisiaj pobawimy się odcieniami. To jeszcze oczywiście nie jest efekt finalny. Tu się jeszcze zdarzy sporo. Pomarańcze, słuchajcie, można wziąć pomarańcz i przede wszystkim przyciemnić troszkę policzek i przyciemnimy teraz trochę karnację, bo cały czas jeszcze prześwituje sporo tego jasnego podkładu, ale po to go dawaliśmy właśnie, żeby prześwitywał. Zatem teraz pomarańczem. Pomarańczem możecie potraktować cień od okularów, który sobie tutaj pada na policzku. Ja nanoszę teraz kredkę takimi cieńszymi liniami, tak zwaną metodą piórkowania, czyli zostawiam czasami prześwity wcześniejszego koloru pomiędzy. Myślę, że możemy spokojnie tutaj wprowadzić w cieniu sienę paloną, takim trójkątem i pod szczęką również właśnie taka siena się przyda. Dojdziemy nią do koniuszka brody. O, w ten sposób. Troszkę przy kąciku ust tej sieny możemy użyć, trochę w cieniu pod nosem. Siena palona jest bardzo wdzięcznym kolorem przy portrecie. Możemy wstępnie właśnie taką sieną wypełnić okulary i zaraz będziemy ją rozjaśniać jeszcze w niektórych miejscach. Rozjaśniać i przyciemniać właściwie. I tak, zaczniemy od przyciemnienia. Taki ciemny, kakaowy brąz, najciemniejszy jaki macie. Nawet z czernią go zmieszamy, tam jest trochę czerni. Właściwie bardzo ciemnego brązu, proszę bardzo. Zostawcie tylko taką rameczkę jaśniejszą w koło. Taka cienka rameczka będzie tutaj przydatna. I właśnie w narożniku okularów taką czernią oraz drugą część okularów, te tuż nad nosem, kontrastowo. Dużo kontrastów pięknych w tym portrecie, to też drugi powód, dla którego go wybrałem. A poza tym pani wydaje się sympatyczna, to też był powód wybrania tego właśnie zdjęcia. Nie będę ukrywał. Jak już malować portret, to miłej twarzy. Oczywiście, jeżeli byście chcieli wymyśleć imię dla pani, no to polecam, tak jak wczoraj z Jeffem, zwanym Rochem i Lucky Luke'em. Ja troszkę dodam okularom tutaj u dołu, czyli trochę wydłużę je w dół na moim rysunku. Trochę ciemnego brązu. Tam tak naprawdę widzimy cień od oprawki okularów, który pada na nasadę nosa, widoczną lekko przez te okulary. I dlatego tam się dzieje sporo różnych rzeczy. Ja teraz lekko różem właśnie tę nasadę nosa tam wydobędę. Z takim mocniejszym punkcikiem na dole i z takim zanikaniem ku górze. Tu można palcem sobie lekko przetrzeć kredkę. Troszkę jeszcze powiększę tę drugą część okularów, żeby
żeby względem nosa ona dalej wyszła do przodu. O, właśnie w ten sposób. Dobrze, już troszkę zwolnię na życzenie Magdy. Danuta. Też mi się wydaje, że to jest Danuta. Julia proponuje Grażynę. Dla mnie jeszcze Wanda pasuje. Jakie macie jeszcze propozycje? Apolonia mogłaby być też. Pani Danuta Grażyna. Albo Grażyna Danuta. Dobrze, zajmę się jeszcze teraz tą rameczką wkoło okularów. Tak trochę dzisiaj detalicznie malujemy. Niekoniecznie według zasady od ogółu do szczegółu. No ale czasami tak też można. Czasami tak też można zacząć od kilku detali. Bardzo rzadko to robię, ale czasami mi się zdarza. Jeszcze trochę okulary w górę powiększyłem. Krysia proponuje Patrycja. Stanisława proponuje Maja. Ingrid, pani Jolanty, propozycja. Ingrid bardzo też pasuje. Tak, pani wygląda tak troszkę nordycko. Ania tylko przelotem. Pozdrawiam cię, Aniu. Miłego dnia. Słuchajcie, zostawmy na chwileczkę te detale okularów, wróćmy do kolorów skóry. Przejdźmy może do ucha. Nałożymy sobie trochę znowu bazowego takiego różu na ucho i zaraz ucho też rozmalujemy w kształtach. Zatem baza. Od razu możemy dodać cień za uchem. U pani Grażyny. Ja muszę wstać, popatrzeć z odległości, bo przysiadło mi się, a jak się przysiada, to się różne głupoty robi wtedy i błędy popełnia. Już zerkam na wszystko z odległości. No nic, myślę, że jest, na razie jest przyzwoicie. Jeszcze później będę poprawiał jakieś detale. Ucho. Moi drodzy, ucho ma kształt dwóch znaków zapytania, jeden w drugim, jak mi to kiedyś powiedział mój kolega Filip. Pozdrawiam Filipa. Jeden znak zapytania jest tutaj, taki. O, właśnie tak skręcony. A drugi znak zapytania jest w środku, jest w drugą stronę, widzicie? Czyli jeden jest taki, jak powinien być. Nawet można powiedzieć, że ma kropkę w postaci
postaci tego miejsca, tego do dziurki w uchu. Może troszkę za nisko mi zeszło, to już ją podniosę. O. A drugi znak zapytania jest w drugą stronę. Hop, hop. No i coś jest w tym, zdecydowanie pomaga. Beato, pozdrawiam cię. Taka ciemniejsza linia również po obwodzie ucha. No i teraz jeszcze rozjaśnimy wnętrze ucha. Dodamy jeszcze taki jeden cień, który tam się pojawia. Ucho to jest taki temat, który warto sobie przestudiować. Ucho rysowaliśmy kiedyś na bardzo, bardzo dawnej lekcji, jeszcze chyba z kwietnia albo... tak, to był kwiecień. Także zapraszam, jeżeli ktoś chce, to tam może znaleźć te lekcje z rysowania ucha. No i znowuż trochę ugru. Przede wszystkim ugier przyda się tutaj, gdzie włosy rzucają cień na policzek. Trochę ugru w cieniu od okularów też można dorzucić. Ja proponuję już dodać trochę bieli na włosach. Niech ona się pojawi. Zacznijmy od plamy. Najmocniejsza ta biel będzie tutaj, na tej najbardziej wypukłej części głowy. Może być część liniami, część plamą. Najlepiej połączyć te obie metody. Wcześniej jeszcze właściwie powinniśmy tam dodać mały podkład z szarości. Także ja na chwilkę odkładam biel i jednak szarość dodam. Pamiętajcie... Paweł, pozdrowienia dla ciebie, pozdrowienia dla kolegów z biura. Jak to Paweł ładnie powiedział, byłoby to zbyt ostentacyjne, gdyby w biurze zaczął malować pastelami. Ale wiesz, nie wiadomo, Pawle, nie wiadomo. Być może, słuchaj, wciągnąłbyś resztę zespołu w malowanie. Nie wiem, co na to szef, ale może też dałby się wciągnąć w malowanie. Ja myślę, że kiedyś możesz delikatnie spróbować, ale ryzyko zawodowe musisz sam ocenić. Ale kto wie, słuchaj. Chyba, że to ty jesteś szefem, no to w ogóle już wtedy słuchaj, maluj śmiało. Ale na przykład takie przerwy na malowanie dla zespołów pracy, ja myślę, że to by działało super odstresowująco i w ogóle same korzyści dobre by miało. Pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiam panią Grażynę serdecznie. W Świnoujściu szaro, podobno. W Krakowie dzisiaj akurat słonecznie, tylko smogowo niestety, dlatego ja bym wolał nawet szare czy deszczowe Pomorze niż Kraków. Ewelina pisze, żebyś malował, Pawle. Panią Edytę w biurze również pozdrawiam, w pracy, w biurze. Ja myślę, że ten temat trzeba kiedyś zgłębić, temat malowania w pracy. Poruszyć w każdym razie, on może nie zgłębić. Kto wie, co by z tego było.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich pracujących. W ołówku. W ołówku, Pawle, masz rację. Ołówki wszyscy mają, bo pastele olejne zapewne nie każdy ma w biurze. Część osób na pewno ma. Wiesz co, ja myślę, że to może być tak, że tam w biurze jest więcej osób, które teraz próbują rysować z nami. I każdy gdzieś tam pewnie ma jakiś tajny zestaw pasteli w szufladzie i tylko patrzy, czy nikt nie widzi obok i po cichu rysuje dzisiaj panią Grażynę z nami. Ojej, pastele w domu zostały. To Pawle musisz zabierać ze sobą w takim razie do pracy. A tak poważnie, gdyby ktoś kiedyś miał taki śmiały pomysł i chciał wciągnąć w ramach jakiejś takiej akcji zespół swój z pracy w malowanie, to dajcie znać, to ja zrobię takiego live'a dla zespołów. Live'a na przykład integrującego zespoły w pracy. Wybierzemy jakiś ciekawy temat, taki przydatny, może być coś z projektowania też na przykład, albo, no nie wiem co, to już musicie zaproponować, co tam w waszej pracy robicie. Możemy zrobić takie zajęcia dla zespołu. No oczywiście dla wszystkich, nie tylko dla zespołu, ale między innymi z takim nastawieniem, żeby coś z tego jeszcze było ciekawszego. Słuchajcie, szukam kolejnych kolorów. Co to za kolor, pyta Magda. No nie wiem, mam mnóstwo kolorów teraz w ręce i nie wiem, o który konkretnie pytałaś, ale ja myślę, że widzicie, jak wiele odcieni jest w twarzy pani Grażyny, zwanej Ingrid. Ja na przykład teraz żółty, chromowy dosłownie złapałem i dodaję różnych żółtości, żółcieni do skóry. Pamiętajcie, szukajcie różnych odcieni, różnych kolorów w skórze. One tam są. O, Tomasza serdecznie pozdrawiam. Tomasz, smacznego. U ciebie gorąca czekolada, u mnie już się kończy herbata zielona. Tak jest, Pawle. Pomyśl o tajnym zestawie pasteli do biura. Wiesz, gdzieś pod krawatem można... Jako spinka na przykład, albo w kieszeni, nie wiem, czy masz krawat obecnie, ale albo gdzieś, wiesz, w rękawie, w torbie, taki mały, tajny zestaw i mały szkicowniczek. Na pewno się coś uda wymyśleć. Trochę pomarańczu teraz, także wpuszczam w te cienie ze sieny palonej, żeby one nie były zbyt brązowe. Poza tym pomarańcz na skórze ma fantastyczną cechę. On rozświetla cienie, nadaje cieniom taki wewnętrzny blask. I za to bardzo lubię pomarańcz i róż ma taką cechę, dlatego już chwytam za róż. Proszę bardzo, i róż też można wpuszczać w cienie. Zresztą nie tylko, on się może oczywiście też gdzieś lekko pojawiać, czy to na wardze, czy to na włosach. Na szyi, ten cień na szyi to jest siena palona, a cień na właściwej szyi, bo pewnie o to Magda pyta, to jest taki kolor cielisty, ja go inaczej nie mogę określić. Pętele mają taki kolor, on ma dokładnie praktycznie odcień mojej skóry. Ja bym go nazwał takim ugrowym różem. Paweł mówi, że na szczęście nie musi chodzić w krawacie do biura. No to masz szczęście, tak? Ja nie lubię strasznie w krawatach chodzić. Także dobrze cię rozumiem. Słuchajcie, wróćmy do włosów, bo jakoś zacząłem włosy i się zdekoncentrowałem. A
ale ciekawa dyskusja się wywiązała. Ostra krawędź kredki. Kilka takich jaśniejszych włosów również na policzkiem. Taka baza z szarości, tak jak Wam wspominałem, ona się przyda. I zaraz dodamy jaśniejsze tło. Może nie będziemy dodawać, nie wiem, jeszcze zobaczymy. W sumie podoba mi się portret na tym naturalnym kolorze papieru. Może nie będzie trzeba dodawać zbyt wiele wypełnienia w tle. Takie dynamiczne pociągnięcia, żeby pojedyncze włoski gdzieś na grzywce i na wierzchołku głowy odskoczyły. I teraz biel. Teraz biel na tę szarość można mocniej nanieść, aż się pokruszy nawet. Zwróćcie uwagę, zwłaszcza w tym miejscu, bardziej na czubku głowy. Mikołajkowe rysowanie dla uczniów podstawówek. Bardzo chętnie, Aniu. Tylko umówmy się na jakiś konkretny dzień i możemy zrobić, bo wiem, że ty pracujesz, tak w każdym razie pamiętam, że pracujesz w szkole. Możemy się umówić na takie właśnie zajęcia dla uczniów specjalnie. Chyba, że w Mikołajki, jeżeli, no tak, zapewne Mikołajkowe to miałaś na myśli. Taki leciutki, jasny, bardzo jasny, żółty, gdzieś tutaj z tyłu. Nie wiem, czy to są takie przebarwienia na włosach, czy tam się odbija jakaś poświata taka cieplejsza. W każdym razie dodamy troszeczkę takich przebarwień. Troszeczkę tak naprawdę różu miejscami tam też prześwituje. Dzień dobry, Iwono. Troszeczkę takiego różu tam się pojawia. Także we włosach, nawet w takich siwych włosach, też szukamy koloru. Tam jest sporo koloru, tylko trzeba go poszukać. Na przykład będzie tam błękit. Tutaj w tym ciemnym cieniu troszeczkę błękitu możemy użyć. Gdzieś tam u góry też. Jasny błękit też się przyda. Takie mocniejsze akcenty na włosach w tej dolnej części. Gdzieś taka mocna bielna na grzywce się przyda, tak żeby każdy fragment głowy był, włosów był troszkę inaczej malowany. O, się tutaj nakruszyło, ajajaj. Tak, pastelami suchymi i olejnymi właściwie najłatwiej malować w pionie. Ja dzisiaj maluję w poziomie, na płasko. I to ma swoje skutki uboczne, jak widzicie. Słuchajcie, zostawmy na chwilę włosy, bo oczywiście można by tak długo jeszcze się z nimi tutaj bawić, ale idźmy do przodu. Dodamy jeszcze teraz... Wszędzie pastel. Dodamy jeszcze teraz cienie pod włosami na głowie. Szukam jakichś zaskakujących kolorów. Na przykład oliwkę znalazłem i trochę takiej oliwki gdzieś tutaj się przyda. Szarość. Szarość i tylko ciemniejsza szarość i ugier. A, Tomasz pisze. Też mam swój zestaw do picia herbaty. Czajnik typu Kisiu, czarki i orientalną herbatę, ale dziś ochota na czekoladę. Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie w pracę. Bardzo lubię tworzyć i zajęcia pomagają mi się przełamać. Fantastycznie, Tomku. Pozdrowienia dla Ciebie. Taki, przy okazji taki zestaw do herbaty to coś pięknego. Ja takiego jeszcze nie mam, ale chyba się kiedyś skuszę.
ale zieloną herbatę z różnymi dodatkami, nie tylko, bardzo, bardzo lubię. Ugier już był. Coś ciemniejszego się tu przyda, może troszeczkę sieny. Nie, to nie siena, gdzie ta siena? Tutaj jest siena palona. Troszkę sieny palonej, żeby ten cień nieco przyciemnić. Żeby jednak przyciemnić cień od okularów. Ja uprościłem troszkę ten cień, nie będę tam wszystkich detali okularów pokazywał. Pamiętajcie, ważniejsze jest to, co na waszym, na naszym pastelu. W pewnym momencie odrywamy się troszeczkę od fotografii i bardziej patrzymy na to, co u nas. Dlatego ja dodam teraz, już nie zważając na to, żeby wszystko idealnie się zgadzało, przede wszystkim troszkę blików jaśniejszych na uchu, trochę cienia na włosach nad uchem. Jeszcze jakimś ciemniejszym brązem troszeczkę cienia od włosów na policzku i takim ciemniejszym brązem też zdecydowanie myślę, że możemy dodać cienia pod uchem. Na szyi. No i to jest moment, w którym dobrze będzie dodać też kołnierzyk. Czerwony, on nam tutaj ożywi bardzo całość. A, kolczyk w uchu. Bardzo dziękuję, Magdaleno, za przypomnienie. Ja mam skłonność do zapominania o takich oczywistych detalach. Nie wiem dlaczego, ale po prostu ich nie widzę. Skupiam się bardziej na ciele i takie detale jak kolczyki z reguły mi gdzieś umykają. Ale mi Tomasz narobił ochoty na tę gorącą czekoladę, tym bardziej, że jeszcze jestem właściwie przed śniadaniem. Proszę bardzo, jest kolczyk w uchu. Dziękuję za przypomnienie. Także ja sobie gorącą czekoladę zafunduję. Albo kakao. Chociaż to nie to samo, ale zobaczę, co tam się znajdzie w szufladzie. Tak, jeszcze. Ja lubię zostawiać widoczną fakturę w takich miejscach jak sukienka na przykład. Tak, tak, kolczyk jest kolczyk. Ja go jeszcze mu dodam takiego cienia troszeczkę pod... Takie detale najlepiej robić już nawet kredką ołówkową. Które mam, proszę, kredkami akwarelowymi, słuchajcie, można takie najdrobniejsze cienie czy detale podkreślać, one się ładnie sprawdzą. No i jeszcze nie użyliśmy dzisiaj oleju, a ponieważ wspominałem, że to zrobimy, to ja to zrobię dla przyzwoitości. Na policzku gdzieś troszeczkę wezmę oleju na mały palec i zacznę troszkę rozmalowywać kredkę na policzku właśnie. Jak się już weźmie olej na palec, to się zaraz okazuje, że znajduje się wiele, wiele wdzięcznych miejsc, gdzie można go użyć. Ale jeżeli nie macie, to tak naprawdę też się obejdzie bez. Natomiast on doda trochę jeszcze plastyczności i malarskości. Pozwoli zmiękczyć niektóre miejsca. Proponuję rozcierać
olej takimi okrężnymi ruchami, małym palcem. Przygotowałem sobie też pędzel, ale myślę, że go nawet nie użyję, że sam palec tutaj w zupełności wystarczy. Po oleju też bardzo ciekawie się rysuje i polecam Wam też wziąć później do ręki kredkę i po tym oleju troszeczkę porysować. Olej ma takie tendencje do rozpuszczania też nieco kredek, którymi rysujemy na wierzchu. Też tłuści kartkę, co właśnie sobie zrobiłem, więc będę musiał jednak jakieś tło tam wprowadzić. Biele się bardzo ładnie na oleju nakładają, bo zaczynają mięknąć. Ogólnie robi się zdecydowanie bardziej malarsko, tak jakbyśmy mieli farby olejne, bo dosłownie w to się zamieniają pastele z olejem. Jeszcze czuję niedosyt kolorów na twarzy, dlatego proponuję Wam, żebyśmy jeszcze trochę koloru poszukali. Zatem róże. O, nosem się troszkę zajmiemy, bo on jeszcze taki jest cały czas biedny, niedokończony. Troszkę ugru na czole i przy kąciku oka się przyda. I teraz dla równowagi z ugrami też trochę różu trzeba wprowadzić. Ja tak właśnie troszkę tego i ta twarz powoli nabiera koloru. Także zwracajcie uwagę na balans między ugrami a różami, żeby ani nie bardzo, ani za bardzo nie zżółkła twarz, ani za bardzo nie zróżowiała. Zdecydowanie polecam też szarości. Szarości są takie trochę niedocenione, czasami o nich zapominamy. Nawet jakieś oliwki, takie szaro-oliwkowe odcienie mogą się pojawić, szczególnie bardziej w cieniach. O, koniuszek nosa domaga się zdecydowanie ocieplenia ugrem. Oraz pomarańczem dla równowagi. Słuchajcie, i teraz refleksy bielą. One są też ważne, one powodują, że skóra poza kolorem i taką swoją woskową strukturą nabiera również elementu połysku, który jest ważny i bardzo ożywia portret. Trochę jeszcze kolorem ożywię dolną wargę
Nawet nie wiem, czy mam tak szaloną czerwień, a mam taką czerwień, jak pani ma na ustach. Myślę, że dodam też trochę takiej czerwieni na sukience. To jest taki bardziej cynober. Chociaż nie, nawet nie. Dziękuję bardzo, panie Dawidzie, za miłe słowa. Cieszę się bardzo, że się podoba. Jeszcze pod dolną wargą jakiś taki mały detal do dopracowania został, bo jakiś brudek się tutaj wkradł w tej chwili. No i będziemy się powoli zbliżać do końca. Coś takiego, dopiero godzina, a mam odczucie, że jakoś czas się wydłużył dzisiaj. Myślałem, że już znacznie dłużej malujemy. Ale to dobrze, że was nie trzymam za długo. Ciemnym brązem, ostrą jego krawędzią, takie akcenty jeszcze cienia przy wardze górnej i dolnej. Dziurka w nosie, jeszcze troszeczkę do dopracowania. Jakiś blik na okularach jeszcze się przyda, bielą. I jeszcze kilka dotknięć gdzieś tutaj z tyłu głowy. Chyba wprowadzę jednak trochę bieli w tle, bo tutaj mi się utuścił papier olejem. A poza tym przekonamy się, co ciekawego się wtedy wydarzy. Myślę, że to może być interesujące. A biel pomoże też ukształtować troszkę lepiej wargi, brodę. Ja ją trochę zaokrąglę, bo była nieco zbyt szpiczasta.
A tak, myślę, że ta biel to jest ciekawy pomysł. Dzień dobry pani Aniu. Nic straconego, zawsze można powtórkę oglądać. Jeszcze troszkę takich blików na policzku, bardzo jasnym, żółtym, bielą. Jeszcze lekka korekta podbródka. I troszeczkę światła na szyi. Pędzelkiem strząsam te okruszki, żeby mi się nie wbiły w rysunek w jakimś nieprzewidzianym miejscu. Ja tę biel powoli doprowadzę chyba do zaniku. Zaraz zobaczę, czy nią będę przechodził na drugą stronę. A może przejdziemy. Będzie ładny kontrast tego ciemnego tyłu głowy z bielą. Miejscami zostawiam prześwitujący papier, niech on sobie istnieje w rysunku. Tak bardziej dynamicznie u góry, o właśnie coś takiego, górę zostawię taką jaką jest. Dodamy pani Grażynie trochę szaleństwa nad głową. Na koniec jeszcze taki najciemniejszy akcent za uchem, kilka kresek czernią na włosach właśnie w tym miejscu. Kilka kresek czernią gdzieś tam u góry głowy, plus ciemniejsza szarość. Bardzo spontanicznie. To są moje ulubione pociągnięcia kredką. Bardzo dynamiczne, swobodne, malarskie. Najlepiej wszystko w ten sposób malować i do tego będziemy zmierzać, żeby było zawsze życia sporo. Kilka akcentów bielą. Jeszcze tutaj na dole, pomiędzy tymi akcentami czernią. Myślę, że nawet troszkę
szarości i ugru więcej może pojawić się tutaj w tylnej części głowy. Dodamy trochę więcej kontrastu i cienia w ten sposób. Koniuszek nosa jeszcze trochę zaokrąglę, bo trochę za szpiczasty wyszedł. O właśnie, w ten sposób. Cień na czole. No i ostatnie dotknięcia. Ostatnie jeszcze korekty. Zerkam, co i gdzie można by jeszcze zrobić. Może troszeczkę światła tutaj. O, trochę cienia na szyi. Troszeczkę ją poszerzę w ten sposób. Trochę cienia od włosów. Na szyi się przyda. O, to nie było zamierzone, ale moi drodzy, myślę, że to będzie chyba finalny moment. A jeszcze pewnie znajdę jakieś miejsca do poprawienia, jak spojrzę świeżym okiem. Trochę jeszcze różu takiego mocnego, z mocnym dociskiem tutaj właśnie w kąciku oka, gdzie przy okularach skupia się światło. O, jeszcze takie akcenty mocne na nosie. To ten lekki połysk, o którym wam mówiłem, trochę go dodamy. Byle bez przesady. Moi drodzy, myślę, że to na tyle. Bardzo dziękuję wam za wspólne malowanie. A dziękuję panie Tomku za wiadomość, zaraz przeczytam. Moi drodzy, przy pastelach pamiętajcie, przy olejnych zwłaszcza, najpierw warstwy pod spodem, później warstwy na wierzchu. Pamiętajcie też o tym, że możecie podkładać światło, żeby prześwitywało później spod papieru, także biele można kłaść pod spód. To często dobrze później robi. Pamiętajcie o szukaniu kolorów skóry. Ich naprawdę jest wiele i warto ich szukać.
odcieni skóry, nawet nie tyle co kolorów. Jeszcze dodaję kilka włosów u góry, bo one się nie mieściły na zdjęciu i teraz widzę, że jednak troszkę ich brakuje. Pamiętajcie o szukaniu odcieni skóry. Pamiętajcie o blikach na skórze, o połysku światła. No i o tym, że można czasem wziąć olej, nawet kujawski, i rozmalować nim troszeczkę pastel, to dobrze robi. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wspólne malowanie pastelami pani Grażyny Wandy. Życzę wam dobrego dnia. Ja lecę zrobić sobie kakao albo gorącą czekoladę. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam Pawła w pracy. Teraz już, Pawle, możesz spokojnie pracować, nie będę przeszkadzał. Zapraszam cię do nadrobienia, jeżeli oczywiście zechcesz, a wiem, że lubisz pastele po pracy. Miłego dnia swoją drogą. Wszystkim życzę dobrego dnia w pracy, czy też w domu. Dużo słońca, dużo zdrowia i do zobaczenia o 19 na kolejnym pastelowym, tym razem suchym malowaniu. Do zobaczenia. Bardzo wam dziękuję za wspólną godzinę 12.